spotkanie, myślę, że w pierwszej połowie troszkę za daleko od pierwszej linii przeciwnika rozgrywaliśmy piłkę. W związku z tym te linie podania pomiędzy liniami przeciwnika były ciężkie do osiągnięcia. Też to, co już mówiłem zawodnikom w szatni po meczu, troszeczkę niepotrzebnie się emocjami w pewnych momentach kierują, zamiast zachować dyscyplinę taktyczną, spokój, bo to są takie mecze, gdzie trzeba być bardzo cierpliwym. Bardzo cierpliwym, ale nie wariować, nie robić jakichś głupich rzeczy na boisku, tylko konsekwentnie kruszyć ten mur utworzony przez przeciwnika, też nie narażając się na kontry, na jakieś nieodpowiedzialne zagrania, z których mogą wyjść jakieś trudne dla nas sytuacje. No i taka trudna sytuacja też się zdarzyła. Chyba jedyna w całym meczu, w której bramkę straciliśmy i później bardzo mozolnie to odrabialiśmy. Skorygowaliśmy sobie pewne elementy w przerwie. No, ciężko się gra, wiadomo, z takim przeciwnikiem, z tak zamurowanym, bardzo nisko. Ale ponownie na pewno stworzyliśmy sobie dość dużo sytuacji bramkowych, podobnie jak w Tychach. Kwestia jest ich wykorzystania, czyli gdzieś tam już w okolicach pola karnego, żeby to było bardziej konkretne, żeby nie wjeżdżać z piłką do bramki, żeby nie wymieniać już tam w samej szesnastce jeszcze tysiąca niepotrzebnych podań, żeby ktoś podjął jakąś konkretną decyzję uderzenia na bramkę, mocnej wrzutki pomiędzy linią obrony a bramkarza, uderzenia z dystansu, tak jak powiedziałem, i na pewno więcej konkretów zamiast gdzieś tam takiego jeszcze tego kolejnego podania, gdzie jest bardzo gęsto i bardzo ciężko już cokolwiek sobie stworzyć. Ja myślę, że musimy, to co powiedziałem zawodnikom po meczu, musimy pilnować swojej gry, musimy pilnować się bardzo taktycznie, nie denerwować się, kiedy nie idzie, bo były takie momenty frustracji u niektórych zawodników. Jest bardzo ważne, żeby być konsekwentnym i konsekwentnie od pierwszej do 90 minuty realizować zadania. Ja myślę, że remis tak naprawdę na własnym boisku, na pewno nie jesteśmy z tego dumni, ale ja wierzę w ten zespół, ja wierzę, że w każdym spotkaniu jesteśmy w stanie stwarzać sobie dużą liczbę sytuacji, jest kwestia tylko ich wykorzystania, bo tak było też w Tychach, tak było też dzisiaj. No i zrozumienia też wszystkich zawodników, że stworzymy jeden zespół. Musimy być bardziej jednym zespołem, nieważne kto strzeli bramkę, cały zespół wygrywa i dopiero jak będzie cały zespół wygrywał, to ci zawodnicy będą doceniani i będzie się o nich mówiło. Natomiast z indywidualnymi jakimiś popisami, zupełnie nieadekwatnymi do tego, co się dzieje na boisku, to daleko nie zajedziemy, to nie będziemy w stanie rywalizować w tej lidze i będziemy właśnie tracić punkty z takimi zespołami, które są teoretycznie słabsze, ale tworzą bardziej zespół, bardziej monolit, być może mają słabiej grają troszeczkę piłkę, być może mają mniejsze posiadanie, mniej tworzą sytuacji, ale tworzą lepszy zespół. Także tu na pewno jest dużo do naprawy, ale to już muszą zawodnicy, też kilku zawodników o tym zrozumieć to i podporządkować się celowi, jakim jest dla nas wygrywanie spotkań, w konsekwencji gdzieś tam zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli. No z tym jest lekki problem, ale i tak wydaje mi się, że delikatnie idziemy do przodu, no i takie mecze też chyba będą umysławiały. Może niektórzy myślą, że sobie wyjdą i pykniemy sobie taką skres 2-3-0 i nie będzie żadnego problemu, natomiast to nie jest takie proste. Każdy potrafi biegać, każdy potrafi walczyć, każdy potrafi bronić. My jak nie będziemy się zdyscyplinowani taktycznie bardzo mocno i nie będziemy wykonywać tego, co chcemy od zawodników, nie będziemy grać na 1-2 kontakty szybko, to będziemy karani, będziemy mieć problemy z wywalczeniem w meczach 3 punktów. Ale tak jak powiedziałem, ja w ten zespół bardzo wierzę i myślę, że mamy duży potencjał, który i tak jeszcze nie jest wykorzystany z różnych względów i możemy grać dużą, dobrą piłkę, stwarzać sobie dużo sytuacji w ofensywie i w konsekwencji też zbierać punkty i piąć się, czy utrzymywać tę szansę
na awans do Ekstraklasy. Bardzo dziękuję panie trenerze za tę opinię i teraz zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo, Szymko. Zawodnik, panie, który chciałem spytać o pierwszą połowę, mam wrażenie, że bardzo dużo niedokładności było w grze pod Beskidzia, znacznie więcej niż w takim przeciętnym meczu, który widzielibyśmy z rundy jesiennej. Czy jest to coś, co pana niepokoi, patrząc na kolejne spotkania, czy jest to po prostu taki może początkowy etap rundy, gdzie ta niedokładność jeszcze jest wliczona? No to zawsze martwi, to zawsze martwi. Można ustawić zespół, można taktycznie w obronie, w ataku pewne założenia sobie wytrenować na treningach, później chcieć realizować w meczu, no i przychodzą jakieś niedokładne zagrania, tak? To jest ciężka sytuacja. Niektóre z tych zagrań, może nawet większość, one wynikały ze złych decyzji tak naprawdę, więc to jest może pocieszające, że to nie wynikało gdzieś ze słabych umiejętności zawodników, tylko ze złych decyzji w danym momencie. Też nie mamy dość sytuacji komfortowej, bo trenowaliśmy 10 dni w Chorwacji na boiskach naturalnych, natomiast pozostały okres, czyli przed wyjazdem do Chorwacji, po przyjeździe z Chorwacji, praktycznie trenujemy na większości na boiskach sztucznych, na głównym boisku tylko raz byliśmy, więc no to też nie jest komfort, pewnie mnie to czucie zawodników z piłką nie jest na pewno optymalne, no musimy sobie radzić. Gramy taki futbol, jaki gramy, że chcemy się utrzymywać przy piłce, chcemy mieć ją w posiadaniu, chcemy konstruować akcję, no to wymaga dużej dokładności, tak? Dużej dokładności w odróżnieniu gdzieś od zespołów, które tylko bronią. Więc mamy nadzieję, że raz poprawimy tą decyzyjność i tu już troszeczkę będzie tych mniej błędów technicznych, a dwa, mam nadzieję, że pogoda dopisze i już coraz więcej będzie można wchodzić na naturalne boiska, do treningu, gdzie też to czucie piłki zawodników się będzie z tygodnia na tydzień poprawiało. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze? Może teraz bardziej na pozytywnej stopie. W drugiej połowie zmiany, mam wrażenie, że mocno przyczyniły się do tego, że pod Beskidziem było blisko bramki i ostatecznie wyrównało. Gdyby pan mógł skomentować występ rezerwowy. Tak, już od pierwszej minuty, bo brakowało Julia, brakowała Meta Skaleta, więc w ich miejsce grali zawodnicy, szczególnie Dawid Polkowski. Wydaje mi się, że rozegrał bardzo dobre spotkanie, zresztą pokazywał to w okresie przygotowawczym, że jest w dobrej formie i tutaj był świetnym, wydaje mi się, w środku pola, dobrze sobie radził. Kolejne zmiany wprowadziły, wydaje mi się, że były niezłe. Titas wywalczył rzut karny, młody zawodnik Emre też pokazał się w kilku sytuacjach z dobrej strony. Więc tak, wiemy, że zresztą od początku mówimy zawodnikom, że każdy jest ważny i pierwszy i ostatni zawodnik i nigdy nie wiadomo, kiedy będzie moment dla niego ważny, kiedy wejdzie na boisko. Staramy się utrzymać cały zespół w jedności, w takim poczuciu, że każdy z zawodników jest ważny i też z tych pozytywów, które pan wspomniał, no druga połowa pokazała, że można grać lepiej, że można grać szybciej, że można stwarzać więcej sobie sytuacji bramkowych i no mam nadzieję, że w tym kierunku w kolejnych meczach będziemy szli. Dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytanie? Proszę, Piotr. Tak, ja mam jeszcze pytanie odnośnie nieobecności wspomnianego przez pana Mefie Skaleta. Czy jego nieobecność w tym pierwszym składzie to zadecydowały względy czysto taktyczne czy zdrowotne? I jeżeli zdrowotne, to czy można się spodziewać, że zawodnik wróci do składu już w niepołowicach? Matthew miał zatrucie w środku tygodnia. Schudł aż 3 kilo, nie trenował przez 2-3 dni, więc to były względy zdrowotne. W jego miejsce grał też Dawid Polkowski, myślę, że się bardzo dobrze zaprezentował. No, będzie rywalizacja. Na pewno każdy z zawodników ma plusy, różne minusy. Jeden jest lepszy w obronie, drugi w ataku i tu trzeba będzie gdzieś tam rozważyć pod tym względem kolejne zestawienie zespołu. Natomiast wydaje mi się, że Mek już będzie do dyspozycji w meczu wyjazdowym z Puszczą. Chcieliśmy zagrać na pewno lepiej aniżeli w Legnicy i w pierwszej połowie na pewno nasza gra była przyzwoita i mieliśmy
okazję, może nie stuprocentowo, ale mieliśmy okazję do tego, żeby stworzyć duże zagrożenie pod bramką pod Beskidzia. Błędy techniczne indywidualnych piłkarzy powodowały, że gdzieś eliminowaliśmy tą możliwość. Chcieliśmy zdobyć 3 punkty. Mały punkt, na pewno go doceniamy, dopisujemy kolejny w tej trudnej walce o utrzymanie i musimy się szybko zregenerować, bo mamy mecz w piątek z Tendencją, który pewno też będzie bardzo, bardzo trudny. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy do trenera mam jakieś pytania? Ja bym miał pytanie. Proszę uprzejmie. Panie trenerze, o ile w drugiej części gry pod Beskidzie jednak dłużej utrzymywało się przy piłce, stwarzało też jakieś sytuacje, to wydaje mi się, że w pierwszej części gry potrafiliśmy zagrać wyżej. Mieliśmy te nasze skoki pressingowe i to przynosiło chyba dobre efekty w postaci odbioru piłki na połowie przeciwnika. Czy to może stać się takim naszym znakiem firmowym? Czy jest trener zadowolony z tego aspektu? To nie ma być znak firmowy, to jest normalna gra i rywalizacja. Chcieliśmy tak zagrać i tak jak powiedziałem w pierwszej połowie. Na pewno było to skuteczne. Wiedzieliśmy, że pod Beskidzie, gdzie chce mieć piłkę przy nodze. My też były fragmenty, że tą piłkę mieliśmy dłużej, ale piłka nożna to jest gra na strzelanie bramek. Nie trzeba zawsze wymienić 20 podań, żeby strzelić bramkę. Liczy się skuteczność, liczy się to, co będzie w bramce, więc mieliśmy taki plan. W pierwszej połowie na pewno go lepiej realizowaliśmy.